Co tu powiedzieć? Taki rodzynek europejski, dlatego, bo pan Stanisław Pieszko, który jest z Wilna, no to jest Polska, a poza Ameryką Północną Francja jest jedynym europejskim krajem reprezentowanym tutaj na forum, na tej konferencji polonijnej. Proszę państwa, jest już bardzo późno, ja postaram się być, jestem gaduła, ale to będzie krótkie. Jest tylko kilka slajdów. Średnia wieku, którą widać na sali, pomyślałem sobie, że trzeba trochę odmłodzić i nie patrzeć na historyczny aspekt Polonii francuskiej, albowiem problemy, które posiadamy we Francji, są dokładnie takie same jak w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych. A tak myślę z rozmów z innymi kolegami, myślę, że także i w innych krajach, gdzie żyją Polacy, czyli Polonia. Pomyślałem sobie, że nie popatrzmy, bo muzyka łagodzi obyczaje, wszyscy się uspokoili, jest trochę mniej ludzi na sali, także ferwor jest trochę mniejszy. Także może i temat z innego kąta. Chcę z państwem się podzielić obserwacjami na temat, jak wygląda Polonia francuska, jak ją można dzisiaj odczytać przez to, co ona sama pisze i przez to, co ona sama publikuje. To znaczy, jak można rozpoznać i widać i zobaczyć Polonię francuską przez pryzmat internetu. No bo jest to środek przekazu dzisiaj tak szeroki, że warto zobaczyć, co się dzieje i co jest. Więc co, kto, po co? Przepraszam, taki język trochę młodzieżowy, no bo to internet, bo to trzeba na młodzieżowo i na młodo. Co, kto, po co? Co istnieje w ogóle? No istnieje 5 takich różnych narzędzi, które są używane, które wykorzystują infrastrukturę internetu. To są przede wszystkim strony portalowe i portale internetowe, czyli klasyczny World Wide Web. I tam można wyróżnić, żeby to powiedzieć szybko, bo państwo sami też mogą przeczytać, więc ja będę czytał szybciej niż państwo. Są ogólnoinformacyjne, to są portale, które zawierają wiadomości, ogłoszenia, które są po prostu takie wielotematowe. Istnieje oczywiście strony internetowe instytucji państwowych, jak ambasada, instytucji religijnych, jak misja katolicka, jak niektóre parafie założyły swoje strony internetowe i chóry, też jest kilka, które posiadają swoje reprezentacje, swoje strony na webie. Oczywiście jest całe mnóstwo, dla zainteresowanych mam statystyki, ale już nie będę zanudzał cyframi, bo jest późno, są stowarzyszenia. No, stowarzyszenie, które reprezentuję, będąc to tak gwarze powiedzenia, co robię, z ramienia Stowarzyszenia Concord przy Polskiej Misji Katolickiej, jestem wiceprezesem Federacji Polonii Francuskiej, który staramy się odrodzić, albowiem uważamy, że jest możliwość odrodzenia tego, szczególnie, że zmiany, które nastąpiły w Federacji Polonii Francuskiej, poprzedziły zmiany, które stały się tutaj w Polsce i po raz pierwszy Francja po II wojnie światowej zagłosowała na prawo. Ja nie wiem, czy to jest tak, to tutaj ludzie, którzy są na sali, Mirka, Joli nie ma, kilka osób, które przyjechało z Francji, wiedzą, że zrobiła to grupa ludzi, ja wiem, 10-15 osób, która rzeczywiście po prostu wzięła się i zaczęła wychodzić na ulicę, zaczęła rozmawiać, zaczęła przekonywać, zaczęła mówić o programie, zaczęła mówić o pani premier, zaczęła mówić o prezydencie Dudzie i nagle okazało się, że istnieje ta warstwa śpiąca Polonii francuskiej, która nagle poszła do urn i zagłosowała. To nie są duże ilości, to jest kilka tysięcy w porównaniu z milionową, a nawet szacunkowaną dwumilionową Polonią w całej Francji. Głosowało około 8 tysięcy. No ale po raz pierwszy z tych 8 tysięcy Francja zagłosowała na prawo. Wracamy do internetu. Są szkoły też, jest dużo szkół, można powiedzieć, stowarzyszeniowych. Większość szkół jest przy parafiach, czyli szkół parafialnych, chociaż to zawsze jest dwuznaczne, można powiedzieć, albowiem kto finansuje, są szkoły, które są przy parafiach, a finansowane były ze środków polonijnych, no, a są też szkoły, które po prostu są szkoły prywatne albo szkoły przy liceach francuskich, które po prostu oparły się na infrastrukturze
szkolnictwa francuskiego. Blogi. Blogi istnieją. Jest kilka blogów, które są pisane przez Polaków po francusku i po polsku, ale mówią o Francji. No jest oczywiście Facebook. Tam to jest wiele grup i to jest dzisiaj najbardziej popularny, można powiedzieć, środek komunikacji, który istnieje między Polonią i między Polonusami. No i to jest ten Twitter, ćwierkacz, który sobie jest hashtag mania, są ludzie, którzy się podążają, którzy się obserwują i tak dalej. No i jest jeszcze nowa kategoria, która jest w sprawach komunikacji, to są wszystkiego rodzaju czaty i messengery. Jeśli można o następny, zobaczymy w takim razie, co na tym, jak to się stało, jak to się przesunęło w historii. Więc kilka lat temu oczywiście internet z samej technologii były tylko strony statyczne, nie było tych portali społecznościowych, sieci społecznościowych i nastąpiło przesunięcie środka ciężkości komunikacji ze strony z klasycznego internetu do czegoś, co jest szybsze, dynamiczne, natychmiastowe, click and share, biorę zdjęcie, publikuję, natychmiast cały świat się może o tym dowiedzieć. Prostota administracji publikacji, przedtem potrzeba było te kompetencje techniczne, znajomość oprogramowania, HTML, trzeba było znać pewną nomenklaturę, żeby obsługiwać stronę internetową, mimo że były narzędzia, no ale trzeba się było po prostu tego nauczyć. No i dostępność do narzędzi współpracy i komunikacji, które przyszła właśnie z Facebookiem, czy z Twitterem, czy z innymi wersjami komunikacyjnymi na internecie, no szczególnie ten Facebook, to jest to, że można założyć jakiś ewenement, to znaczy jakieś spotkanie, można zrobić szybko, zwołać ludzi, powiadomić ich, można zrobić sondaże, jest kalendarz, jest komunikacja z naszymi prywatnymi smartfonami, aplikacje są ogólnodostępne, więc jest to szybkie, łatwe i tak dalej. Web pozostaje platformą usług, pozostają strony internetowe, no ale na tym poziomie są bardziej Polonia się manifestuje, jeśli chodzi o transakcje finansowe, to są jakieś sklepy, to są jakieś usługi, to są formularze, to są strony czy city, nie, portale, które dostarczają jakieś informacji w formie takiej wolumetrycznej, objętościowo dużej, które nie wytrzymuje jeszcze Facebook i Twitter. Blogi pozostają instrumentem ekspresji indywidualnej, osobistej, bardzo intymnej. Jest kilka osób, które prowadzi. Warto je znaleźć, bo to są takie przemyślenia młodych Polaków, dlatego, bo średnia wieku na internecie, to sobie trzeba jasno powiedzieć, to jest między 20 a 40 lat. Czy to jest taka akurat skala wieku, gdzie jeszcze człowiek, już człowiek wchodzi w technologię, do 40 lat jeszcze ją połyka, a po 40 latach, 45 lat, to albo w tym jest, albo w tym był i się ciągle ciągnie, no albo się tego trzeba po prostu trochę nauczyć, bo już sama historia to jest po prostu rzecz nowa. Twitter pozostaje płaszczyzną wymiany opinii, no i utarczek politycznych, bo to jest po prostu duża pyskówka. O czym piszą ludzie? No przede wszystkim ludzie piszą o swoim życiu prywatnym. Byłem na wakacjach, widziałem to, kupiłem to, spotkałem się z tymi ludźmi, a tu było fajne zebranie, a tu było to i tamto. Drugim takim, co wydawałoby się, bo oczywiście potem będę się starał powiedzieć, co z tego można wyciągnąć, jakie wnioski, to jest to, że ludzie szukają porad. No oczywiście jest dużo łatwiej wysłać dla wieloosobowej grupy na Facebooku. Szukam dobrego polskiego lekarza w okolicach danej miejscowości. Jest to dużo szybsze niż szukanie tego na Google, ale to nie byłoby złe. Natomiast widać też na Facebooku ludzi, którzy pytają o rzeczy, które powinny być ewidentne, będąc w danym kraju. Pytają o przepisy, pytają o to, co się dzieje nawet w Polsce. O przepisy czy jakieś informacje związane z Polską, związane z krajem. Także to są ludzie, którzy albo wyjeżdżają do Polski, albo przyjechali z Polski tu do Francji, no i pytają, jak tu można po prostu żyć. Oczywiście są spotkania polonijne czy imprezy kulturalno-towarzyskie, które są ogłaszane tu w restauracji, tu się spotyka młody, tu jest jakiś piknik. Dla młodych każdy może potwierdzić, tak, nie, będę, może będę.
to jest wszystko dynamiczne, to jest wszystko łatwe i te narzędzia komunikacyjne, no we wnioskach, które trochę już ubiegam, nie są wykorzystywane. One są bardzo dyskretne i bardzo, bardzo, że się tak wyrażę, jeszcze marginalne. No oczywiście są ogłoszenia, kupno, sprzedaż mieszkania, praca, usługi. Nie kategoryzuję tego, nie jest to w jakiś sposób, że najpierw kupno, sprzedaż, a potem ilość mieszkań. Problem oczywiście w Paryżu, we Francji jest problem zamieszkania, więc mieszkania, praca powinny być na pierwszym miejscu. No i oczywiście są klasyczne reklamy, które są po prostu reklamowaniem się tych. Ale jak Polonia się na tym internecie zachowuje, jaka jest ekspresja? No jest entuzjazm i reaktywność. Nie ma ani jednego postu na Facebooku, który nie dostałby odpowiedzi. Pomyślałem sobie, to znaczy ludzie żyją tym internetem, żyją Facebookiem, patrzą, co inni piszą i reagują natychmiast. To można wykorzystać. I jest entuzjazm, no bo chętnie, jak w tym przykładzie, w którym podałem, że szukam dobrego doktora w okolicach Melun, natychmiast odpowiada 20 osób, które mówią, a jest taki, a taki, a jest taki, a taki, sprawdź na stronie facebookowej. I niestety bardzo często przekształca się to w agresywność. I ją widać, szczególnie w komentarzach. I to jest bardzo przykre, dlatego, bo brak merytorycznych argumentów zamieniany jest szybko na inwektywy. Zamieniany jest na inwektywy, na obrażanie ludzi przez to, jakie mają zdjęcia, co wyświetlili poprzednio. I nie ma na to proste pytanie, bo to tak już jest, żeby nie dawać innych przykładów, na to proste pytanie o dobrym lekarzu natychmiast następuje ocena. Ten jest dobry, a ten nie jest dobry, tego nie polecam. Czasami dochodzi nawet do naruszania dóbr osobistych, no bo są komentarze, które są po prostu, jak to się mówi po francusku, de place, czyli można powiedzieć z boku. Z tą agresywnością wiąże się też wulgarność i coś, co ja może neologizmem nazwałem syndrom ostatniego słowa. Każdy chce mieć ten ostatni wpis. Powiedzieć, to ja powiedziałem i to moje zdanie się liczy. No i oczywiście przez to następuje też dezinformacja. Informacje, które są podawane, czasem są świadomie, nieświadomie, czasem są po prostu błędne. Wyprowadzają ludzi do tego. Już nie wspomnę o ostatnim punkcie, to już jest przedostatni slajd, będę przechodził do wniosków. To jest gramatyka i ortografia. I ona świadczy o tym, jak te nowe technologie, jak kultura ostatnich lat spauperyzowała ludzi. I tu nie chodzi o literówki, czy brak ogonków, albo że ktoś napisze przez U z kreską albo CH. Polonia, Polonusy, to są ludzie, którzy przyjechali, to są młodzi ludzie, bo starałem się jakoś statystycznie zobaczyć na profile tych ludzi, skąd oni są, kiedy oni przyjechali, od kiedy są we Francji, to są ludzie, którzy wyjechali z Polski. To jest ta elita, o której się dzisiaj mówi, że elita wyjeżdża z Polski. To będzie przykre, co powiem, ale to nie elita wyjeżdża z Polski. Jak się patrzy na gramatykę, na tę wulgarność, na agresywność, to może i dobrze, że oni wyjechali z Polski i są w innych krajach. Nie potrafimy się zebrać, nie potrafimy się robić. I ta gramatyka i ortografia właśnie świadczy o tym, że po prostu jest pauperyzacja intelektualna Polonii. Nie mówię o starej Polonii. Tej praktycznie nie ma na internecie. Poza starą, klasyczną jakąś stroną internetową, czegoś tam. Czyli ostatni slajd, wnioski. Jestem w czasie? W czasie. Ja myślę, że potrzeba nowej strategii komunikacji wobec Polonii. I teraz te rady czy wnioski, można się z nimi zgodzić, nie zgodzić, ale one są nie tylko do internetu i do tego przykładu. Dlatego, bo to charakteryzuje też, jak się wysłuchiwało wszystko, co było powiedziane przez poprzedników, które jest no, smutne, to jest rozbijanie Polonii, to są waśnie, to są różnego rodzaju akcje, które są antypolskie czy antyosobiste, żeby rozbić tę Polonię, to
są narzędzia, które mogłyby to naprawić. No, strategia komunikacji medialnej, używanie tych nowych metod po to, żeby ściągnąć młodych, po to, żeby zainteresować młodych. Oni nie interesują się Polską. Ich interesuje wypicie piwa razem. Ich interesuje spotkanie się i porozmawianie o życiu codziennym. Ale to są właśnie okazje, gdzie można dojść do tego środowiska młodego i nauczyć ich czegoś, nauczyć ich tego, czego nie wynieśli z Polski. To jest historii, to jest jakiegoś faktu, co się dzisiaj dzieje, że to dzisiaj jest taka rocznica, że to taki a taki pan. Ostatni przykład, który podam, było takie zebranie młodych ludzi, którzy się spotykali w danym barze. Oni nawet nie wiedzieli, że ten bar jest barem historycznym, jest jednym z poloników w Paryżu. No, dlatego, bo ma po prostu polską historię. Albo, że są 100 metrów od Biblioteki Polskiej. Albo, że są 50 metrów od pomnika Mickiewicza. Oni po prostu nie wiedzieli, gdzie to jest. I to są te momenty. I można wykorzystać właśnie internet i inną komunikację medialną, żeby poinformować, żeby dotrzeć do młodego społeczeństwa i do młodych ludzi, którzy po prostu czasem nie wiedzą. Proszę bardzo. Ale to ja proponuję w takim razie, że ja dokończę, a potem damy. Jest taki specjalny slajd ze znakiem zapytania. Chodzi o to, żeby informacje, które zamieszczane są na internecie, i tu już zwracam się do przedstawicieli rządu, których nie ma, niektóre są bardzo ważne, to jest o rzetelność, zaktualizowaną informację. No, wczoraj jeszcze sprawdzałem na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ambasady francuskiej, polskiej we Francji. Istnieje jeszcze stary ambasador w dokumentach, istnieje jeszcze stary numer telefonu, stary konsul. No, mieliśmy szczęście, że zmieniono nam konsula. Mieliśmy szczęście, że będą nam zmieniać ambasadora, także uprzedzamy trochę, co u was. Doprowadziliśmy trochę szybciej do tego, cośmy chcieli, ale też nie jesteśmy w pełni zadowoleni, albowiem odbywa się to trochę w takiej formie katimini, jak to mówią francuscy, pod stołem, po cichu dowiadujemy się o pewnych zmianach, jak one już nastąpiły. Kwestia konsultacji z Polonią i ze środowiskiem polonijnym, to co już było wcześniej wspomniane, pozostaje otwarta i aktualna we Francji. Także chodzi o to, że jeśli ludzie mają nabrać zaufania i ściągać dobre informacje z internetu, to te informacje muszą być rzetelnie. Lepiej publikować, i to jest też rada dla tych, którzy publikują, lepiej publikować mniej, a dobrze i lepiej, wiarygodniej. I trzeba sobie zdać sprawę, że podejście do internetu to jest, musi być profesjonalne, niemalże dziennikarskie. Nie, wszedłem w dyskusję, pisząc to ze znajomą, o definicji dzisiejszego dziennikarza. Nie wchodzę w to, ja jestem idealistą. Dziennikarz to dziennikarz, on powinien informować. Na końcu informacji może dać swoje indywidualne zdanie, ale powinien oddzielić komentarze od podawania informacji. Także trzeba sobie zdać sprawę, że internet to jest nic, tylko jedna wielka gazeta. No, nawet terminologia jest taka sama. Mówi się o stronach, mówi się o przeglądaniu, mówi się o publikowaniu, więc to nie jest innego jak jedna duża gazeta. I na tej gazecie, wielki internet, powinny się znaleźć informacje, które powinny się znaleźć w rzetelnych gazetach pisanych przez rzetelnych dziennikarzy. I teraz co trzeba robić, patrząc na pewne informacje, które pojawiały się na internecie? Oczywiście cały czas mówię o obserwacji Polonii francuskiej, ale podejrzewam, że ci, którzy w innych krajach obserwują internet, nie będą daleko od tych samych wniosków. Trzeba walczyć z dezinformacją. I trzeba ochraniać dobre imię Polski i jej historii zawsze i wszędzie. Nie wolno nam zostawić najmniejszego wpisu, który powodowałby wątpliwość na temat faktów historycznych, na temat roli Polski, na temat roli Polaków, na temat naszej historii, na temat naszych osiągnięć. I to jest bardzo ważne, nie zostawiać. Oczywiście jestem przeciwnikiem wulgarności, przeciwnikiem inwektyw. Można to robić w sposób merytoryczny, w sposób spokojny. I to bardzo często i szybko ucina dyskusję, jeśli daje się fakty, fakty i fakty. Kampanie o czystość języka polskiego, no,
chyba się już rozgadałem na temat gramatyki i ortografii w poprzednim slajdzie, więc chodzi o to, żeby odpowiadać i jak najstaranniej pisać to po polsku, żeby nie było ambiwalentnych zrozumień albo niezrozumień, dlatego, bo są ludzie, którzy po prostu się czepiają. I dwa takie ostatnie, może to źle napisane. Rozdrobnienie i proliferacja źródeł jest hamulcem szybkiego dostępu informacji. To jest logiczne. Jeśli mamy 50 stron internetowych, z których 49 podaje różnorakie wersje na temat tego samego faktu, która ma rację, nie wiadomo. Dlatego trzeba patrzeć, czy coś już nie istnieje. Lepiej uzdrawiać pewne źródła informacyjne i korygować je w ramach właśnie czy ochrony dobrego imienia, czy kampanii o czystość języka, czy o sprostowanie pewnych faktów, czy pewnych sytuacji. I ostatni punkt to jest konsolidacja punktem wyjścia wiarygodności i reprezentatywności. No to jest to, że jeśli jest jeden dobry portal, jedno dobre źródło informacji i człowiek sprawdził na sobie, na swoim życiu, na swoich sytuacjach, że tam znajdzie dobrą informację, to po co drugi, to po co trzeci. I na tym chyba skończę takie dywagacje na temat tego, jak Polonia francuska jest widziana albo sama siebie publikuje na tym internecie. Dziękuję.